Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery Queen's Park Rangers. Przed nami następne 3 spotkania. Zobaczcie na mecz numer 1, który graliśmy na wyjeździe z West Ham. No i powiem wam, że tutaj liczyłem na 3 punkty. Pomimo tego, że był to wyjazd do West Ham, to jednak z takimi drużynami muszę szukać punktów swoich. Nie mam co liczyć na punkty, że będę je zdobywał w meczach z Chelsea, czy z Manchester United, Liverpoolem, tymi topowymi zespołami. Nie grałem jeszcze w ogóle z Arsenalem, także zobaczymy, jak to też wszystko wyjdzie. Póki co zobaczcie 1-0 i teraz mamy już 2 w 11 minucie. Naprawdę bardzo fajna akcja, szybka kontra i mamy Vargasa, który strzela swoją kolejną bramkę dla naszego klubu. Powiem wam, że jeśli chodzi o Vargasa, to no zdecydowanie najlepszy zawodnik tej drużyny. Tu mamy bramkę na 2-1 w 20 minucie. No, zrobiło się troszkę gorąco teraz, bo jednak 2-1 i grając na wyjeździe z tym West Ham, myślałem, że będzie bardzo łatwo, a tutaj strzelili bramkę kontaktową i mogło się troszkę wszystko zepsuć. Tutaj szansa na 3-1. Jak widzicie, bardzo aktywny nasz zespół przez całe spotkanie. No tylko jedna okazja, którą wykorzystał West Ham i tu już mamy 3-1, więc trochę odetchnąłem z ulgą. Już dwubramkowa przewaga to jest naprawdę fajna zaliczka, tym bardziej grając z West Ham. Jeśli byłby to jakiś klub topowy, no to wiecie, cały czas trzeba być na baczności, ale tu mamy piękną bramkę, no naprawdę niesamowicie to zrobili. I w 66 minucie mamy bramkę właśnie na 3-2, piękny volley, niesamowita akcja. No i postanowiłem Vargasem odpowiedzieć jak najszybciej się tylko da. Pobiegłem w stronę bramki, oczywiście to jest błąd gry i sami wiecie, że to się dzieje tak samo w fucie, nieraz się wkurzam na to i po prostu dopóki oni tego nie wyeliminują, to będzie masakra z tym rozpoczynaniem. Zobaczcie, co zrobił Vargas, ile musiałem się napracować, żeby nabiegać się tam dookoła, ale w końcu udało się i tak wpakować piłkę do siatki i mamy 4-2, a tu już 82 minuta i rzut wolny w wykonaniu oczywiście Vargasa. No i patrzcie, no niewiele brakło, tuż obok słupka piłka przeleciała, mogło być 5-2. No i takim wynikiem, czyli 4-2, zakończyło się to spotkanie. Chelsea wygrała 3-0 z Arsenalem, także chyba Chelsea będzie na pierwszym miejscu, o ile się nie mylę. A przed nami następne spotkanie, tym razem grałem z Aston Villa, grałem bodajże u siebie. Dostałem jeszcze ofertę prowadzenia reprezentacji RPA, jednak odrzuciłem tą ofertę, stwierdziłem, że to nie jest dobra reprezentacja do prowadzenia akurat. Niezbyt mi się podobała ta oferta, zresztą właśnie chodzi o tą reprezentację ogólnie. No i gramy u siebie z Aston Villa, zobaczymy jak będzie się to wszystko układało w tym spotkaniu. Mogło się zacząć bardzo dobrze, bo minimalnie nad głową ta piłka przeleciała przed chwilą mojemu zawodnikowi. Tutaj znowu szczęście po mojej stronie tym razem. Napastnik gości zablokował ten strzał i powinno być 1-0. W sumie powinno być 1-1, gdyby te sytuacje dwie zakończyły się bramkami. No ale nie ma co gdybać, przed nami dalsza część spotkania. Benteke, no i niestety właśnie Benteke, bałem się najbardziej przy tym spotkaniu. Wiadomo, że to już nie są główki, ale jednak ta siła to robi wszystko robotę i no Benteke tu jest naprawdę niebezpieczny. Tutaj zobaczcie piękną akcję, no to powinna być bramka na 2-0, bardzo ładnie to zrobili i no nie miałem nic do powiedzenia, ale chwilę później, 44 minuta, już ta bramka się pojawiła i przegrywałem 2-0, tak właśnie widzicie, tuż przed końcem pierwszej połowy. Na początku drugiej zacząłem od razu ofensywnie, postarałem się rzucić do ataku. No i Austin w 46, 47 już minucie nawet strzela bramkę kontaktową na 2-1, także wracamy do gry i muszę strzelić jeszcze jednego gola, żeby jakimś cudem przynajmniej zremisować. Jak widzicie, Fer nie wykorzystał swojej szansy, tutaj jeszcze dobitka Tarapta niecelna, szkoda, naprawdę szkoda, dobra okazja. A tu Cleverley, podanie znowu do Benteke i zobaczmy, co zrobi Benteke w tej sytuacji. Podaje do środka do Benta, zamieszanie jak cholera w polu karnym. I ten koleś w ogóle przypomina mi Williana. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że z wyglądu, tak, no tak chyba z wyglądu. Takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. 1-0 United wygrał z Chelsea. Także Manchester City wygrał z West Ham 1-0. A przed nami puchar Capital One. Jak zwykle będzie tutaj symulacja. Także gram drugim składem i symuluję, bo to jest jak dla mnie mało ważny puchar. Udało się wygrać 1-0 po bramce Isly. Isly? Dobrze powiedziałem? No Isla strzelił, może tak powinienem powiedzieć. No i hit dzisiejszego odcinka, mecz z Chelsea. To na pewno nie będzie łatwe spotkanie. Jedziemy do Londynu, mam nadzieję po 3 punkty. Zobaczmy, w czwartej minucie mogło być już 1-0. Bardzo dobra sytuacja w wykonaniu Chelsea, naprawdę no ciężko, to było czuć, że ciężko się gra przeciwko Chelsea, no ale udało się wyprowadzić jeden bardzo dobry kontratak. Vargas oczywiście jest niezawodny w takich sytuacjach, strzela bramkę na 1-0, tu widzicie żółta kartka Tarapta, mecz naprawdę
bardzo ciężkie, jeśli chodzi o rozgrywanie piłki. Cały czas dużo ludzi wokół rozgrywającego, nie mogłem sobie znaleźć miejsca, ale Vargas, kolejna dobra sytuacja, po raz kolejny się uwolnił, mamy 2-0 w 30 minucie. Naprawdę byłem bardzo ucieszony, bo ten mecz układał się po mojej myśli. Chwilę później Costa próbował na 2-1, niestety nic mu z tego nie wyszło. Następna akcja, znowu Costa, tym razem do Fabregasa. Patrzcie, jaka piękna akcja i naprawdę no, zasłużyli na tą bramkę. Po takiej akcji to musiało wpaść Willian na 2-1 i tym razem to oni będą gonić wynik. No, mam nadzieję, że nie dogonią. Chwilę później Azpilicueta, wrzutka w pole karnej, Diego Costa i mamy 2-2. Bramka stracona, bramka do szatni, jak można tak powiedzieć. No podcięła mi trochę skrzydła, bo z 2-2 zrobiło się, przepraszam, z 2-0 zrobiło się 2-2. Chwilę później mogło być już 3-2. Także naprawdę Chelsea no niesamowicie cisnęła i cisnęła. No i broniłem się desperacko, już powiem wam prawdę, że naprawdę pod koniec już nie wiedziałem, jak rozgrywać tą piłkę i tak szybko starałem się to robić, że robiłem to niedokładnie. No i w 64 minucie stało się w końcu to, że przegrywałem 3-2, chwilę później 4-2, także z 2-0 skończyło się na 4-2, niestety. No cóż, nie da się czasem wygrać niektórych spotkań. Zobaczcie w ogóle tą cieszynkę, myślałem, że gram po prostu z graczem, bo ta cieszynka była wykonywana w taki sposób, jakbym grał z kimś online. No niestety, tak to wszystko się skończyło, 4-2, widzieliście ostatnią sytuację, trzymajcie się, widzimy się kolejnym razem. Już bodajże wtorek, także na razie i piona.